Słuchajcie, w holu zakupowym z Biedronki, Rossmana, apteki, Hebe i Mrówki. W tylu sklepach byłam. I zaraz Wam to oczywiście wszystko pokażę. Jak Wam się podobał, będzie podobać taki odcinek, to pamiętajcie o kciuku w górę i o subskrypcji. Jeżeli jeszcze właśnie nas nie subskrybujecie, będzie nam bardzo miło. A teraz już nie przeciągając, przechodzimy do pokazywania rzeczy, które zakupiłam w dniu dzisiejszym. I zaczniemy może od tych mniejszej ilości, prawda? Czyli tak, z Rossmana poszłam, zakupiłam tylko kulkę dla męża z Nivea. Kulka właśnie kosztuje w Rossmanie 9,99, to pamiętam. Od razu powiem Wam, że oglądałam te kalendarze adwentowe, bo w sumie to był ten, co ja chciałam zakupić, ale powiem Wam szczerze, że jednak go nie kupiłam i się grubo zastanawiam w ogóle, czy w tym roku będę miała jakikolwiek kalendarz adwentowy, bo ten, co oglądałam, to tam były kule, jakieś proszki do kąpieli, jakieś inne rzeczy i mniej między innymi były też jakieś takie, wiecie, no, do moczenia rąk czy coś, więc ja stwierdziłam, że ja rąk tam moczyła w wodzie, nie będę, mi wystarczy krem po prostu. Tak, żeby siedzieć, moczyć te ręce, no jakby były tylko kule do kąpieli, no to jeszcze, wiecie, tam wrzuciłby kule do tego, ale tak, no do stóp, do specjalnie, tylko nie wiem, w miejscu, ja bardzo nie lubię moczenia stóp, Wam powiem, i nie kupiłam sobie tego kalendarza adwentowego, oglądałam też takie inne, ale w każdym jednym kalendarzu to były właśnie tylko kule, jakieś kostki i te proszki do, nie tylko właśnie do kąpieli, tylko też właśnie do moczenia stóp i do moczenia rąk. Na razie jeszcze się za żadnym innym kalendarzem adwentowym nie rozglądałam, także najwyżej będę miała tylko czekoladki i nic więcej. Sobie takie kupię z czekoladkami dla umilenia tych dni i nic więcej najwyżej nie będę miała. Ok, ale to już mniejsza z tym, także Rossman już był. Teraz idziemy do apteki. Do apteki oczywiście poszłam po te witaminy, które ja tutaj biorę. I wzięłam tak, Meglek B6, coś takiego mi pani magister moja poleciła. Tamtej powiem Wam wcześniej, co miałam, to zapomniałam nazwy i wzięłam taką. Powiedziała, że to jest to samo, tylko po prostu inne opakowanie. Jest to lek, a nie suplement, także jak już to biorę leki. Wzięłam zamiast rutinoskorbinu, wzięłam neorutin. Rodzinne opakowanie, witamina C i rutyna, także coś takiego wzięłam. To było po 11 zł, ten meglek nie pamiętam. I zamiast tego, co Aga z pozytywnej energii wcześniej mówiła i w sumie no to ja to brałam wcześniej, prawda? I teraz też chciałam to samo, ale pani właśnie w aptece powiedziała, że tamto za 60 kapsułek 46 zł. Ja mam to chyba jeszcze opakowanie, zaraz poczekajcie. Ok, już nie będę, wiecie, szukała paragonu, tylko tak, to w aptece DOS, ten Vigalex Max za 60 tabletek, pani właśnie powiedziała, że trzeba zapłacić 46 zł, no prawie 50, także dajcie, dajcie spokój. Ja nie wiem, gdzie ona to gdzieś wyczaja właśnie, bo ostatnio właśnie w dobrej cenie gdzieś je znalazła, ale ja tej apteki też nie mogłam znaleźć, ale to już mniejsza z tym. I pani mi magister zaproponowała coś takiego i Ibuvit D3. Tu jest też właśnie 4000 jednostek, 60 kapsułek. Ja za to zapłaciłam 23 zł, także widzicie. No, połowę po prostu tej ceny, co jest to. I to też jest lek, nie suplement, bo ja właśnie chciałam lek. Ale tutaj, co to było? Nie wiem, co to było. Dobra, ale to już... Ok, i dostałam tak próbeczki, dostałam w aptece Vichy, tutaj dostałam, nie wiem, coś takiego, ale to trzeba by było, wiecie, przetłumaczyć i jakiś taki kremik dostałam próbeczkę. I w aptece dostałam też gazetę, dbam o zdrowie, tutaj jeszcze mam jakieś takie ulotki, można sobie teraz poczytać na tym długim weekendzie. Także to była apteka, to już można odłożyć, to można odłożyć, bo się zrobi bałagan. Próbki też, Rossman też, ok. Dalej byłam w Hebe. Tutaj oczywiście też sobie wzięłam ulotki do obejrzenia. I do Hebe poszłam po ten krem z FPF-em.
I w sumie to była ta Nakomi też w promocji, 26 zł bodajże, o ile dobrze pamiętam. Ale pani właśnie z drogerii zaproponowała mi taki krem, tylko że ta Nakomi to była 50 SPF. A pani właśnie z drogerii zaproponowała mi taki krem Bandi. Nigdy go nie miałam, srebro, kary, coś takiego mogę wam pokazać. Odbijacie się, bo się doświetlam świat lampą, bo powiem wam szczerze, że tu jest po prostu no ciemno, jak w norze znowu. Więc zakupiłam coś takiego, 50 ml, SPF 20. Teraz właśnie tak dużo słońca nie ma, więc nawet jak będę używała tego retinolu, no to przecież 50 raczej mi nie potrzeba. Na to wiecie, żeby tam, już nie wiem o co chodzi z tymi dokładnie, co tam to działa, to wiecie, ta retinol, a ten krem. Efekty to jest tak, wskazania: każdy rodzaj cery, szczególnie mieszana i przetłuszczająca się, wymagająca efektu matującego, zmniejsza nadmierne przetłuszczanie się cery, usprawniona regeneracja miejscowych niedoskonałości i ograniczenie ich ilości, wielopoziomowe nawilżenie, zapobieganie przebarwieniom, lepsze rozprowadzenie i utrzymanie podkładu dzięki lekkiej formule. Także coś takiego zakupiłam i on też był jakoś chyba, nie wiem dokładnie, już z 70 chyba na 30 zł czy coś takiego. Powiem wam szczerze, nie będę was okłamywać, jak to było. Ale też był właśnie w promocji, bo ja to wiecie, szukam promocji, a nie wiadomo ile przepłacać. I zakupiłam sobie jeszcze taki, i on mówiła, że on jest używany właśnie w salonach kosmetycznych, także no myślę, że pani mówi prawdę. I zakupiłam jeszcze taki szampon Macadamia Oil, coś takiego, on też był na promocji, on jest razem z odżywką i ja za niego zapłaciłam 25 zł. I on też jest właśnie niby używany w salonach fryzjerskich, więc mam nadzieję, że będzie dobry. I nawet muszę wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie pachnie, bym powiedziała, że pachnie takim bananem. Dobra, już nie będę tutaj przy was czytała, bo to tylko się długo schodzi. Także to są zakupy z Hebe. Oczywiście Julcia już idzie. Dobra, teraz idziemy do Mrówki. Do Mrówki to tak, taśmę kupiłam w Mrówce. I trzeba skończyć malowanie, czyli zakupiłam farbę, ale tym razem wzięłam Nobiles do kuchni. Jesień jakaś pochmurna, czy coś takiego. I chyba to widzę, że będzie identyczny kolor, jak był teraz właśnie w kuchni. Nie będzie żadnej zmiany, także to było w kuchni. A wzięłam taką jedną z tych tańszych farb, bo stwierdziłam, że w kuchni to i tak trzeba często malować, bo tutaj się najwięcej brudzi. Ok, także to było z tych mniejszych sklepów. Teraz jedziemy z tą naszą Biedronką. Mleko, papier toaletowy stoi tam gdzieś z tyłu, ten welwet, co ja zawsze go. Ten welwet, co ja zawsze go kupuję, tutaj duży, to już nie będę go podnosić. I dobra, jedziemy najpierw z tą siatką. Pojawiły się w Biedronce familijne wafelki. Musiałam przerwać, bo mnie coś w gardle zaczęło drapać, więc nawilżę swoje gardło właśnie kawą, a nie jakimiś tabletkami nawilżającymi, bo jak ostatnio też właśnie oglądałam Agnieszkę ze Strefy Pozytywnej Energii, no to jak ona powiedziała, że teraz tabletki do ssania kosztują 30 zł, jakieś tam Isla czy coś, no to wiecie, trochę strach się bać. Więc nawilżamy się kawą i jedziemy dalej z tym holem zakupowym. Także jeszcze raz, familijne, cytrynowe widzę, wziął mąż i one były po 5,99 za taką dużą paczkę. Ile tutaj jest? 450 gram. Wziął również, tego to pierwszy raz widzę, familijne truskawkowe. Tyle samo kosztowały, 5,99 za 450 gram. Wzięłam tak, jednego ogórka, kupiłam ogórka, bo mam właśnie ochotę na ogórka. Chipsy, bo jest długi weekend, więc zakupiliśmy chipsy. Zaraz tutaj coś się przewróci. Olej wyborny, teraz będzie się odbijać, bo
Lampa świeci, olej 7 zł u nas nadal w Biedronce. Ten dwulitrowy kujawski kosztuje 20, a tego 3-litrowego zwykłego, wybornego wcale nawet nie ma. Na tym, wiecie, jak on się nazywa to? Na palecie. O! Ketchup, bo się skończył. Wczoraj właśnie dzieciaki miały problem, bo pizzy nie miały, do pizzy nie miały ketchupu. Widzę, że wziął sobie Twist Bacoma, taki jogurt do picia. Mleko zagęszczone, jakby ktoś poszukiwał, to jest właśnie w Biedronce. Widzę, że się już pojawiają takie rzeczy bardziej świąteczno-bożonarodzeniowe, bo jest już więcej ich, a to wiecie, że w Biedronce to jest niedostępne raczej tak normalnie. I to kosztowało 7,99, a to mi będzie potrzebne do tego tortu, co będziemy tutaj piekli zaraz jakoś na dniach, na urodziny dla Mateusza. Wzięłam groszek konserwowy, bo powiem Wam, że oglądałam Martę z po prostu vlog i ona tam robiła sałatkę jarzynową. I ja wczoraj tak sobie myślę, zrobiłabym sobie sałatkę jarzynową, ale przecież nie mam groszku konserwowego, więc nie mogłam zrobić sałatki. Więc teraz kupiłam groszek, będzie sałatka, a Was oczywiście zapraszam też na kanał do Marty, po prostu vlog. Także to, tutaj właśnie, bo już zaczęłam Wam mówić, kupiłam coś takiego, jakieś kitty, kawałki w sosie. Jedne wzięłam z wołowiną i wątróbką, drugie wzięłam z wołowiną, one są po złoty 99 zł w Biedronce, bo oczywiście tak, zdjęcie kojarzę, wiem kto to mi napisał, ale sobie za Chiny Ludowe nie przypomnę jak się nazywa ta dziewczyna, bo to jest dziewczyna oczywiście, napisała, że jedzenie dla kota jest lepsze składowo niż to jedzenie dla psa, dlatego wzięłam dla kota z myślą, żeby oczywiście jadły obie dziewczyny, a nie tylko kot, więc będziemy próbować, czy będą dziewczyny chciały jeść kocie jedzenie. Także coś takiego. Wzięłam kukurydzę z myślą też o tej sałatce, bo może właśnie bym ją zrobiła. Majonez, bo też nie jestem pewna, czy mam majonez, a ja najbardziej lubię ten kielecki, bo on najmniej ma tam różnych różności swoich. Wzięłam płyn Cocolino. Powiem Wam, ja Cocolino właśnie używałam kiedyś, ale tak, Julka miała, mi się wydaje, że to po Cocolino miała uczulenie. Chociaż no nie jestem pewna, bo może też i zjadła coś, wiecie, takiego, co ją uczuliło po prostu. I od tamtej pory nie kupuję. Ale ona wtedy była mała, także to. Ale stwierdziłam, że te już Silany, Lenory, to już mi się znudziły te wszystkie zapachy. A ten właśnie tak jakoś tak inaczej pachnie, on tak pachnie grejpfrutem. I drugi zapach to jest, oczywiście Julcia też już będzie testować zapachy, a drugi zapach to nie wiem co to jest. A zanim ja tutaj się doczytam, znajdę coś po polsku, to wiecie. Biała lilia i czerwony grejpfrut. I on był po 8,99, mam nadzieję, że tak był, tak jak pisało, wiecie, na tej gablocie. Niewiele było, jeszcze były jakieś żółte chyba do wyboru. Biały był i jedna butelka właśnie była tego granatowego. Także to, widzę tak, drugą Bacomę wziął. I bardzo niezdrową rzecz, Coca-Cola. Tutaj też to, ktoś mi pisał właśnie, że na problemy żołądkowe właśnie Coca-Cola oryginalna jest najlepsza. I to już będzie cała jedna kartka. Poprawię sobie trochę włosy i druga siatka, jedziemy. Chusteczki higieniczne, bo w tym okresie takim jesienno-zimowym nigdy nie może ich być za mało, także i mają teraz taki fajny zimowy print już właśnie, te mają właśnie w jakieś takie niedźwiedzie polarne, Julcia weźmie, bo tutaj nie mam gdzie ułożyć. I drugie chusteczki oczywiście z takim lasem za mgłą i one są w stałej cenie chyba po 2,99. Zakupiłam makaron i ten makaron chyba już też podrożał, bo opakowanie kosztuje 2,99, nie było żadnej promki. Ten makaron do rosołu najtańszy u nas już nie było. Julcia, nie szeleść chwilowo, dobrze? Tego makaronu najtańszego do
Rosołu u nas już w Biedronce nie było, został wykupiony. I drugie, wzięłam takie świderki, bo w tym domu makaronu nie może zabraknąć. A mam tylko ten gruby, takie te grube kółce, co Wam pokazywałam, jak robiłam ten sos, gulasz, czy nie wiem, co tam robiłam. A, makaron w takim sosie śmietanowym. I niech to leży, Jucia, poczekaj. To tylko taki mam makaron, w domu takiego nie mam. A tutaj nie wiem, czy nie będzie akurat, że muszą być kluski z serem, nie? Więc tak, jeszcze wzięliśmy montę dla dzieciaków dwa razy. Nie wiem, czy było w promce, ale wziął mąż. I owy ser biały, bo może właśnie pierogów mam. Może bym nalepiła, mam ochotę sama na pierogi. Więc tak myślę, że może by nalepił i by było, wiecie, parę obiadów z głowy. Jeszcze wzięliśmy kawę Sega Fredo. Nie jest zła kawa, bardzo dobra. To też oczywiście z polecajek Agnieszki było. Mi smakuje ta kawa, ona była teraz w promocji po 28 zł, więc czego nie skorzystać z promocji. A teraz pijemy... Co my teraz pijemy? Chibo chyba. Zielone, czy jak to tam? Zapomniałam już, powiem Wam szczerze. I teraz jest bardzo, też jest bardzo dobra. Ale na pewno chibo? No tak. Tak? No, chyba tak. A to w ostatnim holu jakoś było, to już nie pamiętam. Taka zielona, to zapomniałam. To ktoś tu mi napisał, ktoś, że bardzo dobra jest. I muszę powiedzieć, że jest bardzo dobra, nie jest zła. I w promocji jeszcze są drugie opakowanie gratis. Parówki, berlinki, więc zakupiłam Macios a la Cabanos. Dwa opakowania, bo drugie było taniej, złotówkę. I peperoni. Ups. Ups. Te peperoni bardzo mi smakują, zresztą te Macios a la Cabanos też są bardzo dobre, także to jest jeszcze to, było z Biedry. I jeszcze mam pieczywo. I koniec, jakoś dzisiaj powiem Wam szczerze, że jakoś dużo tego pieczywa nakupił. To znaczy nabrał do koszyka. Wziął jakieś takie bułki. Wyciągnę już i pokażę. Takie połowa bagietki i one były po prostu gorące, jeszcze przywiezione. Wiem, nie każdy lubi pieczywo z Biedronki, ale one były jeszcze gorące, prosto z pieca wyjęte. Pewnie, wiecie, rozmrożone, no ale mąż się uparł, powiedział, że chce takiego świeżego chleba pieczącego, więc wziął 3 sztuki, wziął i one chyba jak się wzięło 3, to było jakoś taniej. Już widzę, że długo ględzę do Was, bo 20 minut praktycznie. Tu wziął jakiś taki chleb słowiański, czy jakoś tak. On chyba też wziął ich 2 sztuki, poczekajcie, to już... Zapakuje. On też był właśnie jeszcze gorący, dlatego też się uparł, że musi być. No, mnie gardło drapie. Tak, 2 razy wziął też ten chleb. Więc pewnie jak się wzięło 2, to było coś tam taniej. Oczywiście chleb to sobie, bo tego to zabraknąć nie może, bo syneczek mój jest głodny. I raz wzięłam bułki do hot dogów, bo tam widzę, że jeszcze parę tych bułek do hot dogów jest i tyle. A ja bułki do hot dogów i chleb tostowy trzymam w lodówce, bo wtedy się tak szybko nie psuje, a tak wiecie, że pod wpływem ciepła, no to on szybko zaraz robi się spleśniały. I jeszcze sobie mąż na drogę wziął. Co to było? Na górę. A, kot poleciał na górę. Na drogę, przez drogę sobie wciągnął rurki, bo to jest właśnie takie słodyczo-maniak. Nie stoi tutaj mi za plecami? Nie, bo to wiecie, on tak wejdzie po cichaczem i później słucha, co ja gdzie mówię. Słucham. Dobra. I koniec już tego ględzenia. Matko kochana, zakupów niedużo, a do Was gadam już tutaj 20 minut. Także, na razie to wszystko oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie, bo już nie będę tego przeciągała, bo później będę miała dużo cięcia, wycięcia i tak dalej. Bierzemy się teraz właśnie za jakąś pracę, nie wiem, co będziemy robić. Obiad mamy w sumie, to znaczy mamy barszcz wczorajszy. Słucham. Dobra, koniec, już nie będę Wam tutaj opowiadała, bo tutaj Julcia coś stoi, chyba coś czeka, nie wiem na co. Także pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, życzymy Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!